Cześć, tutaj Leszek, prowadzę blog Elektryczny Dom. Dzisiaj o wkładaniu żarówki GL10 do gniazda. Co to znaczy? Kupujemy czasami takie kinkieciki czy jakieś innego typu żyrandole z takimi halogenowymi żarówkami. Takimi, to znaczy tutaj mam taką przykładową, tutaj tego nie widać oczywiście, ale ja Wam pokażę ją w naturze. To jest taka zwykła, o, zobaczcie, która tam tkwi. To jest GL10 i gniazdeczko GL10, czyli tam tkwi takie gniazdo w środku. Czyli jak wsadzić taką żarówkę halogenową do takiego gniazdeczka GL10. I to jest właśnie taki kinkiecik. Może to być oczywiście żarówka LEDowa, diodowa, jakby ją nazwać. To jest taka, proszę bardzo, też. Tylko że ja mam już tutaj zwykłe, bo zwykłe są dodawane do w komplecie. Jak to się mówi? Co ten facet nam będzie tutaj mówił? Oczywiście, czasami ciężko jest po prostu taką żarówkę wyjąć. Zobaczcie, ja mam grube troszeczkę takie palce. Ktoś, kto ma grubsze, no, strasznie jest to ciężko zrobić. Ja już jestem jakoś w tej branży sprzedawcą, to wiem, jak to należy zrobić. Niestety niektórzy, czy kobiety, czy ktoś, kto się tym nie para, nie ma jak tutaj włożyć paluchów i jak to przekręcić. Bo to trzeba wziąć, tutaj nie dość tam wcelować, wiadomo, o, w te dziurki, w te większe, to nie. Ja tutaj zza kamery i jeszcze przekręcić, czyli wcelować, przekręcić. Jak to zrobić? Nie jest to takie proste, ale jeżeli jest dobry producent, raczej teraz tak jest, dodają nam taki kluczyk, taki gadżecik do tego kinkietu. Tutaj też był taki gadżecik, on jest tam w instrukcji. Jak to się nim posługiwać? Zobaczcie, to jest taka gumowa przyssaweczka z taką, tutaj z takim uchwycikiem. Jeżeli nie ma takiego czegoś, to wiadomo, że mamy takie na przyssawki mydelniczki czy jakieś wieszaczki. Radziłbym taki wieszaczek czy taką przyssaweczkę sobie gdzieś tam wrzucić. Ona się kiedyś nam przyda. No ale jeżeli mamy taki gadżecik w komplecie, no to go wykorzystamy. Wiadomo, to jest guma. Ona się przysywa, tutaj jest biurko suche, to jest suche, trzeba trochę zwilżyć wodą, zazwyczaj się zwilża śliną, no i można ją przyssać do tej żaróweczki. Ja to zwilżyłem śliną, zobaczcie, przyssałem i ta żarówka już jest zamocowana. Oczywiście to nie musi być duża siła, tylko jakiś mały nacisk i ją przyssamy. I teraz mam tutaj taki ten kinkiecik, zobaczcie, wolny, tu jest to gniazdeczko GL10, o którym żeśmy mówili, to wolne gniazdko, które Wam pokazywałem, pokazuję jeszcze raz, to jest to wolne gniazdeczko, czyli musimy tu wsadzić tą żaróweczkę i ją po prostu przekręcić. Ja już mam przyssaną tą żarówkę, wkładam ją, o, i przekręcam, odklejam, oczywiście to trzeba wytrzeć i już jest umocowana, nie trzeba się męczyć. Jeżeli chcemy ściągnąć, no to podobnie musimy silno zwilżyć, silno przycisnąć, przekręcić i wyciągamy. No jest to takie po prostu przydatny taki sprzęt, który nie należy wyrzucać, a trzymać go do mocowania takich właśnie halogenów GL10. Dziękuję.